zostanie podpisany list intencyjny w sprawie budowy połączenia drogowego drogi krajowej 87 z drogą wojewódzką 969 w Nowym Sączu wraz z mostem nad Dunajcem. W dniu dzisiejszym nasi sygnatariusze listu, panowie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, marszałek województwa opolskiego Witold Kozłowski, prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Hanzel, a także panowie wójtowie, pan wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski oraz wójt gminy Podegrodzie Stanisław Banach, podpiszą ten list, który wytworzy przestrzeń do dalszej współpracy, przedstawią swoje zapewnienia w kierunku tego, że most jest budowa tego mostu jest intencją tych wszystkich samorządów. Chciałbym serdecznie powitać gości, którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością na tym spotkaniu. Witam serdecznie panią poseł na Sejm Rzeczypospolitej Annę Paluch. Witam serdecznie posła na Sejm Rzeczypospolitej pana Jana Dudę. Witam serdecznie posła na Sejm Rzeczypospolitej pana Patryka Wichra. Witam serdecznie posła na Sejm Rzeczypospolitej pana Wiesława Janczyka. Witam serdecznie senatora Rzeczypospolitej pana Wiktora Durlaka. Chciałbym serdecznie powitać radną województwa małopolskiego panią Martę Mordarską. Witam serdecznie panią Jadwigę Wójtowicz, radną województwa małopolskiego. Witam serdecznie starostę nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza panią Iwonę Mularczyk. Chciałbym serdecznie powitać sygnatariuszy dzisiejszego listu, pana prezydenta miasta Nowego Sącza Ludomira Hanzla. Witam serdecznie wójta gminy Podegrodzie, pana Stanisława Banacha. Witam serdecznie wójta gminy Chełmiec, pana Bernarda Stawiarskiego. Witam gospodarza dzisiejszego wydarzenia, marszałka województwa opolskiego, pana Witolda Kozłowskiego. Szanowni państwo, sygnatariuszy dzisiejszego listu, bardzo proszę o zajęcie miejsc przy stołach. Szanowni państwo, bardzo proszę o złożenie podpisów pod listem intencyjnym. W ramach podpisywanego dzisiaj listu intencyjnego strony porozumienia deklarują wolę pokrycia w latach 2024-2025 koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań niezbędnych do realizacji tego zadania. Szanowni państwo, bardzo proszę o zaprezentowanie listu, który stanowi jeden z pierwszych etapów do powstania tej ambitnej, dużej inwestycji w rejonie nowosądeckim. Bardzo proszę może na stojąco dla naszych przedstawicieli mediów.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu marszałka województwa małopolskiego, pana Witolda Kozowskiego. Panie marszałku, bardzo proszę. Moi drodzy, mili państwo, dołączam się do tych słów powitania, które wygłosił pan rzecznik Dawid Gleń. Ten dzisiejszy dzień, przyznam się szczerze, że jest dla mnie dużym wzruszeniem, ponieważ wspólnie z trzema samorządami sądeckimi rozpoczynamy już na poważnie proces realizacji największej inwestycji infrastrukturalnej województwa małopolskiego i tych trzech gmin, jakie do tej pory były realizowane, powiedzmy, geograficznie w regionie nowosądeckim. Oczywiście były problemy, z powodu tych problemów też to jest dla mnie szczególny dzień, ponieważ, a może dzisiaj padną słowa związane z tymi różnymi podejrzeniami, oskarżeniami wręcz marszałka województwa, które nie pomagały temu całemu procesowi, ale o tym uczciwie w rodzinie, a tak traktujemy się chyba tutaj wszyscy, też trzeba powiedzieć. Wyzwanie bardzo duże, ponieważ w sumie łączny koszt tej inwestycji, taki przewidywany, to około ćwierć miliarda złotych. Łącznie oczywiście z wykupami gruntów. Ale z drugiej strony jestem przekonany, że ten proces, który dzisiaj rozpoczynamy, doprowadzi do tego, że w dłuższej perspektywie czasowej po uruchomionym moście Heleńskim, obecnie nazwanym, czy dalej Heleński? Dalej Heleński. Który w sposób znaczący, bo to przecież widać gołym okiem, poprawił możliwości komunikacyjne, przynajmniej od tamtej strony Nowego Sącza. Jeżeli uda nam się do 2025 roku zrealizować tą inwestycję, a takie są plany, to jak sądzę, na długi czas, w długiej perspektywie problemy komunikacyjne dojazdu do stolicy regionu nowosądeckiego, miasta Nowego Sącza, będą uregulowane. Bardzo dziękuję panu prezydentowi, bardzo dziękuję panom wójtom za współpracę nad ostateczną wersją listu intencyjnego, który, tak jak powiedziałem, uporządkował nam relacje między nami. W tej chwili już wiemy dokładnie, kto będzie jakie świadczył kwoty na całą tą inwestycję. Województwo poprzez możliwości pozyskania środków finansowych z programu Mosty dla Regionów gwarantuje ten wkład podstawowy, ale również wkład własny, czyli to gdzieś około szacujemy 170 milionów. Natomiast pozostałe środki będą przeznaczone na wykup gruntów i tutaj w zależności od tego, ile proporcjonalnie będzie zajętych gruntów w której jednostce samorządu terytorialnego, to też takie będą opłaty, ale Bogu dziękować, te opłaty za grunty są rozciągnięte trochę w czasie, więc zawsze łatwiej sobie budżety do takiego dużego wydatku też dopasować. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy wspierali nas w tym przedsięwzięciu. Myślę tutaj i o panach posłach na Sejm Rzeczypospolitej, panu senatorze, ale też pani przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza, radnych Miasta Nowego Sącza, no i oczywiście radnych wojewódzkich, bez których zgody na takie duże inwestycje, takich dużych inwestycji nie da się po prostu realizować. Nawet życzliwość pana radnego Stanisława, co prawda jest w opozycji, ale ta życzliwość też jest ważna w takich sytuacjach. Kiedy nie ma opozycji, panie marszałku. I to mi się właśnie podoba, drogi panie radny, że w sejmiku województwa małopolskiego właśnie takie klimaty udało się nam w tych trudnych czasach zawieruchy, barykad, kłótni, swarów utrzymać. To nie jest łatwe, to nie jest proste, ale to jest nasz wspólny wysiłek i Bogu dziękować są tego rezultaty. Zresztą ci, którzy śledzą obrady sesji,
Sejmiku Województwa Małopolskiego mogą to naocznie stwierdzić. Na zakończenie powiem jeszcze tak, że byłoby pięknie, gdyby ten harmonogram, który został zaplanowany, był zrealizowany, bo to by nam pozwoliło na to, aby już daj Boże w 2025 roku z tego mostu, panie prezydencie, panowie wójtowie, korzystać. Zobaczymy, na tym etapie są jeszcze rozpatrywane odwoływania od decyzji środowiskowej, później będzie ZRID, na pewno kolejne trudne procesy administracyjne, ale ja jestem dobrej myśli i mam taką nadzieję, że w 2025 roku, no może trochę inaczej, panie prezydencie, niż otwarcie mostu Chaleńskiego, staniemy obydwaj i uroczyście puścimy ruch. Chciałbym jeszcze na zakończenie usprawiedliwić pana marszałka Smułkę, który z powodów trudnej sytuacji w szpitalu JP2 musiał niestety zawrócić z drogi i musiał wrócić do Krakowa. No, ja się staram dzielnie reprezentować również jego. Dziękuję bardzo za uwagę. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Marszałku, bardzo się oczywiście dzisiaj cieszę z tego dnia, bo startujemy z inwestycją, która jest jedną z kluczowych inwestycji nie tylko dla Nowego Sącza, ale dla całego regionu. To rozwiązanie komunikacyjne, które ma odkorkować wylot na południe z Nowego Sącza, między innymi odkorkowanie ulicy Węgierskiej. Jestem przekonany, że to rozwiązanie, ten wariant, który został przyjęty, skutecznie doprowadzi do tego, że mieszkańcy całego regionu odetchną z ulgą. Wiele pracy przed nami, jeszcze są inne tematy, które myślę, że pana marszałka nimi zainteresuje, między innymi obwodnica wschodnia, którą już projektujemy. Następne projekty również przed nami. Chciałem podziękować szczególnie kolegom z samorządu, panu wójtowi Chełmca, panu wójtowi Podegrodzia, a szczególnie to, co delikatnie tylko zaznaczył pan marszałek, panu marszałkowi za to, że potrafi przełamywać te kłody, które są rzucane mu bardzo często pod nogi. I myślę, że to właśnie ja powinienem to powiedzieć, że dzięki determinacji całej tej grupy udało się te kłody przełamać. Mogliśmy się spotkać tutaj rok temu. Niestety jest wiele osób, które chcą przeszkadzać w tej inwestycji. Pan marszałek był na tyle delikatny, że nie powiedział, że dalej te osoby przeszkadzają w tej inwestycji. Ale głęboko wierzę, że tak jak do tej pory będziemy wspierać pana marszałka w tym, żeby właśnie przełamywał te opory, żebyśmy dobrnęli do sukcesu i do momentu, kiedy będziemy wspólnie otwierać ten most. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Szanowni państwo, panie marszałku, również bardzo serdecznie chciałem podziękować panu marszałkowi, że doszło do realizacji tej inwestycji w takim przebiegu, jak to było wcześniej planowane, że stało się tak, jak tego chciały samorządy i lokalna społeczność. Ja zawsze byłem orędownikiem tej drogi, właśnie po drugiej stronie Dunajca. Jest to, jeżeli to zostanie wybudowane, jest to dodatkowy fragment całego przebiegu tej drogi, o której to już mówię od parunastu lat. To jest, chodzi o drogę wzdłuż wałów po stronie tutaj Chełmca, Heleny Heleny, chodzi mi tutaj przed torami i dalej idąc w stronę mostu północnego. Dlatego też pan prezydent prosił o obwodnicę wschodnią. My mamy decyzję środowiskową jako gmina Chełmiec na te fragmenty drogi. W związku z tym też bym prosił pana marszałka o zainteresowanie się tym tematem, żeby ten odcinek dalej pociągnąć. No i zrobić z prawdziwego zdarzenia, to już nie obwodnicę Sącza, po prostu drogę. Drogę, która będzie drogą, która całkowicie zlikwiduje, znaczy nie całkowicie, ale problem z ruchem na ulicy Węgierskiej, bo ten most już temu akurat służy, ale dalej idąc w centrum Sącza i jeszcze dalej idąc, to chodzi tutaj o nasz rejon, czyli rejon i ulicy Tarnowskiej, ale później dalej Wielogłów. Być może kiedyś dojdzie do tego, że zostanie wybudowane i to by było naprawdę już spełnieniem marzeń. Jeszcze jeden most, który by powstał między Marcinkowicami
a Marcinkowicami, a Dąbrową. I to już było pełnia szczęścia, ponieważ mielibyśmy taki rzeczywiście wspaniały ruch w Nowym Sączu. Nie byłoby tych korków i to by się wpisywało w to, co tutaj przed chwilą, o czym tu przed chwilą mówiliśmy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Choć szczerze mówiąc, panie marszałku, troszkę nie wierzę w ten termin, że to zostanie oddane w 25 roku, ze względu na to, że chyba państwo wiecie, że został przedłużony termin wykonania projektu do grudnia 2024 roku. Czyli praktycznie za 4 lata będzie dopiero projekt tego mostu i tej drogi. Także moja wiara w to, że to będzie w 2025 roku, jest bardzo mała. Natomiast, jak to mówią, szczęść Boże. Panie marszałku, szanowni państwo, gmina Podegrodzie jest gminą, która w ostatnim 15-leciu skorzystała na obwodnicach bardzo dużo. To są 3 obwodnice przecinające się w gminie Podegrodzie i przebiegające przez gminę Podegrodzie. Także kolejna inwestycja, która się rodzi, będzie, myślę, takim dopełnieniem i równocześnie zachętą do rozwoju przedsiębiorczości na terenach Sądecczyzny, dla turystów zachęceniem w celu szybszego, łatwiejszego pokonania trasy i dla mieszkańców również codziennie korzystających z tych dróg formą ułatwienia w dojeździe do pracy tudzież innych zajęciach. Bardzo dziękuję panu marszałkowi, jak również i moim kolegom, panu prezydentowi, panu wójtowi za współpracę, bardzo dobrą współpracę, bo gdyby jej nie było, to tej inwestycji by pewno jeszcze długo, a może w ogóle nie było. Dziękuję bardzo. Koledzy parlamentarzyści, panie marszałku, panie prezydencie, panowie wójtowie, państwo radni wojewódzcy, wszyscy zacni zebrani. Serdecznie gratuluję samorządom miasta Sącza i sąsiadujących gmin Podegrodzia i Chełmca, a przede wszystkim marszałkowi Kozłowskiemu podpisania tego listu intencyjnego. To jest, proszę państwa, kwestia najważniejsza. Wszystkie projekty, na których zależy naszym obywatelom, robi się w atmosferze współpracy, zgody, troski o dobro wspólne. I niewątpliwie ten dzisiaj podpisany dokument jest tego wyrazem, dlatego bardzo się cieszę. Muszę powiedzieć, że rząd z całą determinacją, ten rząd, który razem z kolegami parlamentarzystami mamy zaszczyt wspierać w parlamencie, z całą determinacją chce wspomagać samorządy w budowaniu infrastruktury, w uczynieniu Polski krajem o spójnym rozwoju, o takim poziomie życia, w którym życie w Sączu, czy w Podegrodziu, czy w Chełmcu nie różni się od życia w wielkich miastach. To powinno być naszą wspólną troską, naszym wspólnym celem. Jesteśmy w tej chwili na etapie krajowego programu odbudowy. To jest dokument, w którym około 28 miliardów złotych będzie poświęcone projektom transportowym. Zakupie nowego taboru ekologicznego, przyjaznego. To nie będą tylko koleje, ale to też będzie po prostu tabor innego rodzaju i to będą programy infrastrukturalne. I jak program kilka lat temu przyjęty, program Mosty dla Regionów, posłużył tutaj budowie tego najważniejszego mostu, a ja szczególnie jak jadę od siebie z Krościenka, to że tak powiem, cieszę się tym bardziej. W końcu mam tu w Sączu rodzinę, że nie będę musiała robić pętelki od strony północnej, tylko, że tak powiem, prosto najkrótszą drogą. Więc gratuluję Sądecczyźnie, cieszę się ogromnie i proszę państwa, starajcie się tą atmosferę współpracy utrzymać, bo pieniędzy jest coraz więcej, czekają i mogą służyć lokalnemu środowisku. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Pani poseł, koledzy posłowie, panie marszałku, przepraszam, panie senatorze, panie marszałku, panie prezydencie, no tak po kolei, mój szanowny wójcie, bo to przecież jesteśmy z jednej gminy, panie wójcie gminy Podegrodzie, Nowy Sącz to na pewno serce Sądecczyzny, ale myślę, że również serce szerszego terenu, subregionu sądeckiego. To serce na tyle może sprawnie oddziaływać na teren, na ile
te połączenia z sąsiadami są drożne, sprawne. I ta inwestycja właśnie wpisuje się w ten temat sprawności połączenia tych dziesiątek tysięcy mieszkańców, bo przecież Nowosądeczyzna to 270-80 tysięcy, a tereny wokół w promieniu tych 30 km od Sącza to pewnie już będziemy podchodzić pod 500 000. Więc to jest niezmiernie, niezmiernie ważne, żeby Nowy Sącz się rozwijał. I panie prezydencie, ja panu życzę, żeby pan tak Nowym Sączem kierował, żeby to serce Nowego Sącza zdrowo pracowało dla całej Sądeczyzny i tego również życzę wszystkim tym, którzy do Sącza na co dzień, czy to z racji wykonywanej pracy, czy korzystania ze szkoły, czy korzystania, mam nadzieję, z kulturalnych ofert Nowego Sącza będą korzystać. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, bardzo mi jest miło, że dzisiaj możemy spotkać się na tym spotkaniu, gdzie jest podpisany list intencyjny w sprawie budowy tak ważnej przeprawy. Żeby tak się stało jednak, drodzy Państwo, to od wielu lat musieliśmy w parlamencie zabiegać i pukać do różnych ministerstw, żeby te środki zostały przyznane. I chcę przypomnieć, że 2,5 roku temu, no prawie 2 lata temu tutaj na ziemi sądeckiej przybył pan minister Jerzy Kwieciński i osobiście z nim byłem w tym miejscu na ulicy Węgierskiej i pokazywałem mu tą przeprawę. Zostaliśmy tam pogonieni przez jedną z mieszkanek, która powiedziała, że to nie tędy ten most powinien przebiegać, że tam jest inna koncepcja, ale na szczęście ten most, jak wiemy, dostał finansowanie ze strony ministerstwa, ze strony pana ministra Kwiecińskiego i to jakby jemu trzeba podziękować i bądźmy tu uczciwi. I mimo iż te środki, które spływają do Nowego Sącza, spływają dzięki naszej zapobiegliwości pracy w Sejmie, podczas spotkań z ministrami, to jednak niestety z wielkim żalem i smutkiem widzimy, że bardzo ciężko jest znaleźć porozumienie co do, wydawałoby się, bardzo oczywistych kwestii, jak na przykład kwestia przebiegu mostu. Ulica Węgierska jest jedną z głównych arterii Nowego Sącza, gdzie jest ciąg wielkich zakładów przemysłowych, gdzie pracują tysiące ludzi. Muszę powiedzieć, że z wielkim zdumieniem obserwowałem sytuację, w której jeden z przedsiębiorców był brutalnie atakowany przez prezydenta miasta, wyzywano od oligarchów i do dzisiaj mu się zarzuca, że rzekomo blokuje przebieg tej drogi. Jest to dla mnie sytuacja niespotykana. Niespotykana, ponieważ wydatkowanie tak wielkich środków publicznych powinno odbywać się w zgodzie i w porozumieniu. Z marszałkiem, z władzami samorządowymi powinien być pewien konsensus samorządów, marszałka i także przedsiębiorców. Tego niestety nie było. Więc chciałbym, żeby ta sytuacja się zakończyła, dlatego że ten most ma służyć mieszkańcom Nowego Sącza i mieszkańcom całej Sądeczyzny. Tysiące przedsiębiorców, tysiące mieszkańców będzie jeździło i korzystało z tego mostu. I chcę powiedzieć jasno, będziemy nadal wspierać Sądeczyznę, pozyskiwać środki na drogi, na przeprawy, podobnie jak most na Dunajcu, tak zwany most heleński, to także dzięki naszym zabiegom uzyskał dofinansowanie, został wybudowany. Pamiętamy też te różne turbulencje dotyczące otwarcia tego mostu, szybszego, późniejszego i tak dalej. Drodzy Państwo, te praktyki niestety są nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia i oczekiwałbym i apelowałbym, żeby zostały zaniechane, ponieważ naszym celem jest służenie mieszkańcom naszego regionu, mieszkańcom Sądeczyzny. To powinno być główne motto naszych działań. Cieszę się, panie marszałku, że doszło do tego spotkania, do podpisania tego listu. Liczę, że ta inwestycja nabierze rozpędu i zostanie jak najszybciej otwarta dla dobra mieszkańców. Bardzo dziękuję. Pani poseł, panowie posłowie, panie marszałku, drodzy samorządowcy, wspaniali goście. Szanowni Państwo, to historyczny moment, naprawdę wielka chwila. Z ogromną satysfakcją przyjmuję to wydarzenie.
I chcę powiedzieć, że takim certyfikatem jakości pokonywania trudów przygotowania tak wielkich inwestycji niech będzie zbudowanie kiedyś nie bez turbulencji przecież mostu Świętej Kingi, który otwiera drogę do Starego Sącza. Pamiętam, że pan marszałek już wówczas mocno za tą inwestycją chodził. Przypomnijmy sobie, z jakim trudem budowaliśmy obwodnicę zachodnią. Chcę powiedzieć, że skala tej inwestycji to tak jakby połączyć budowę mostu Kurowskiego naraz i mostu Helleńskiego naraz. Ogromna skala. Dziękuję urzędnikom za tym i tym, którzy przygotowali projekt, to czy przygotowują jeszcze, bo to jest w fazie przygotowania. Potencjał do opanowania całego tworzywa inwestycyjnego jest wśród zespołów ludzi, którymi zarządzają tutaj obecni samorządowcy. Cieszy mnie to ogromnie. Cieszy mnie również fakt tego, że ta inwestycja wpisuje się dzisiaj w to, co robi rząd. Otwiera Polskę w ruchu północ-południe. Tutaj mamy te projekty Via Carpatia, Via Baltica, projekty Trójmorza, ale Sądecczyzna dzięki takim inwestycjom, dzięki tym ogromnym pieniądzom, mam nadzieję, również z uwzględnieniem tego wszystkiego, co robimy w zakresie budowy Sądeczanki, nie będzie pozostawała w tyle. Będzie oknem na świat dla ruchu turystycznego na Bałkany, w kierunku Chorwacji, Turcji, do miejsc, w których no, odbywa się wymiana towarowa, wymiana handlowa, ale też wymiana turystyczna. I stąd moja ogromna radość. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy biorą w tym udział. Jest to absolutnie wiarygodne. Dziękuję za to również, że pan wójt Bernard Stawiarski uczciwie tutaj koryguje timing, bo my nie możemy być odpytywani co dwa tygodnie, kiedy to będzie zrobione. To są inwestycje, które jednak zabierają sporo czasu. Pan poseł tutaj przede mną przywołał rolę pana ministra Kwiecińskiego. Istotnie w połączonym resorcie rozwoju i finansów zastępowaliśmy bezpośrednio jako pierwsi zastępcy pana premiera Mateusza Morawieckiego, wcześniej jeszcze wicepremiera, i tam właśnie zapadła decyzja dotycząca budowy mostu Helleńskiego. I dobrze, że pan poseł dzisiaj też szczerze opowiada o tym, że minister Kwieciński ma swoje realne, wielkie zasługi w tym, żeby nam pomóc ściągnąć pieniądze budżetowe, ale przede wszystkim też to jest moment, żeby się cieszyć z tego, że Fundusz Inwestycji Lokalnych, inne środki spływające do kasy samorządów lokalnych pozwalają na to, żeby rysować plany na taką miarę. Kilkanaście lat temu było to absolutnie niemożliwe. Proszę zwrócić uwagę, ile czekaliśmy na takie inwestycje jak budowa mostu Helleńskiego, czy inwestycje takie jak budowa mostu Kurowskiego. Dzisiaj wydajemy dzięki naprawie finansów publicznych na inwestycje samorządowe w zakresie infrastruktury krotności więcej w skali roku. Sześciokrotnie więcej niż bywało to za poprzednich rządów. Dlatego umiejmy to docenić, umiejmy to uszanować. Niech to nie będzie też anonimowa, bezimienna praca, tylko taka, która zasługuje na docenienie, na uznanie. Życzę tego wszystkim tym, którzy z trudem właśnie przepracowują takie dokumenty. Dziękuję bardzo. Droga pani poseł, koledzy posłowie, kolego senatorze, panie marszałku, drodzy samorządowcy, ci godni goście, którzy są zebrani na tej sali, pani przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza i wszyscy radni wojewódzcy. Moi drodzy mieszkańcy, tak naprawdę to, co piękne, kuje się w współpracy i w jedności. Tam, gdzie jest zgoda, tam są i piękne projekty, które budują nasze dobre relacje i budują wspaniałe nowe projekty. Ten projekt jest przykładem tego, że pan marszałek pokazał tą drogę pojednania, mediacji, a że można razem, można wspólnie, nie używając nadmiernych argumentacji i niepotrzebnych słów, zbudować właśnie tą inwestycję i ją zrealizować. Współpracy siła. A ludzie Sądecczyzny to ludzie przedsiębiorczy, szeroko rozumianego subregionu sądeckiego, zarówno z tych wszystkich ziem, które go tworzą, i naszych sąsiadów. Potrafimy współpracować, potrafimy realizować wielkie, duże projekty. Jak tu kolega wójt wspomniał, ostatnie 15 lat dla gminy Podegrodzie to deszcz środków na obwodnicę, tak ostatnie 10 lat pracy samorządu Nowego Sącza to też deszcz środków finansowych. Na most północny, na most Helleński, to tutaj mówimy o inwestycjach jeszcze kadencji, jednej i dwóch kadencji w tył, czyli też pana prezydenta Ryszarda Nowaka i oczywiście wsparcia rządowego. Moi drodzy państwo, i teraz mówimy o nowej przeprawie, która ma usprawnić ten ruch, ten cały układ komunikacyjny,
i także uwolnić tereny inwestycyjne. I mam nadzieję, że te tereny też będą racjonalnie, uczciwie wykorzystane dla dobra mieszkańców, rozwoju różnych instytucji, w tym też oczywiście według przeznaczenia zagospodarowania przestrzennego. Moi drodzy Państwo, tych inwestycji jest dużo. A nasz rząd, który mam przyjemność tak wraz z koleżanką i z kolegami tu reprezentować, dokonał czegoś niesamowitego, gigantycznego dofinansowania budowy programów dróg lokalnych, funduszu inicjatyw, które były realizowane w ostatnim czasie, też lokalnych, ale także i choćby środki dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y. W samym Nowym Sączu i tutaj w gminach sąsiednich realizowane są co roku drogi wewnątrz miasta, bo nie tylko wielkie projekty tworzą całość. Cały układ komunikacyjny tworzą te mniejsze i większe drogi. I w Nowym Sączu to też w ciągu ostatnich 2 lat dzięki programowi Prawa i Sprawiedliwości rządowi to gigantyczne pieniądze, łącznie z filami i innymi instytucjami, to już będzie prawie 30 milionów wsparcia do dróg choćby Broniewskiego, gdzie 50% ponad było dofinansowania rządowego. A więc moi drodzy Państwo, to całość tworzy kompozycję, ta wszystkie finansowania tworzą wielką całość, cały układ krwionośny, krwiodawczy, jak pan poseł tu pięknie powiedział, kolega, że serce regionu musi pracować sprawnie, żeby ten region był funkcjonalny, żeby się mógł rozwijać, ale żeby on tak mógł pięknie, wspaniale funkcjonować, musi świetnie współpracować i ten układ komunikacyjny musi być zwarty i płynny. Oczywiście czekamy przed inwestycją, jaką jest Sądeczanka, most Kurowski, to jest pierwszy most, jak wiecie Państwo, jeżeli Sądeczanka pójdzie w tamtą stronę, będzie drugi most Kurowski, ale także mówimy też o drugim moście północnym wtedy, mówimy też o wjeździe, przebudowie i pan prezydent wspominał o kolejnej obwodnicy. Tutaj myślę, że w dobrej współpracy z Generalną Dyrekcją, z środkami rządowymi, z panem marszałkiem oczywiście będziemy realizować dla miasta Nowego Sącza i dla gmin lokalnych, na wszystkich mieszkańców, ten kompleksowy układ komunikacyjny. A więc moi drodzy Państwo, życzę dobrej współpracy. Idą gigantyczne środki z programu odbudowy, idą też duże środki z nowej perspektywy unijnej. Tworzą się funkcjonalne obszary, te miejskie obszary funkcjonalne, które właśnie przed chwilą też gminy sądeckie, dzięki Bogu, znalazły porozumienie, podpisały to porozumienie i życzę dalszej owocnej pracy w tym zakresie, bo to jest realne realizacje w tej współpracy, jedności i spożytkowania tych środków, które będą, no cóż, dla nas, dla mieszkańców. Więc wszystkiego dobrego i dalszych takich sukcesów. Panie Marszałku, dziękujemy za to wszystko. Szanowni włodarze, na czele z panem marszałkiem, szanowni państwo, posłowie, senatorowie. Ja bardzo krótko. Cieszę się, że się to tak stało i powiem wam szczerze, mam takie fajne chłopskie skojarzenie. Ktoś musiał odprawić uroki. I fajnie, że siadacie przy stole, że ponad wszystko się unosicie. Ja wam powiem, marszałek wie, co to są uroki, więc to ja powiem tak, ktoś się tu zapytał, są rzeczy i powinny być w polityce i sprawie takie, gdzie nie ma słowa koalicja, opozycja i to sobie musimy wziąć wszyscy do głowy. Mnie dane było być już pewno ze 25 lat temu, 30 lat temu posłem i nie byłem wcale idealnym, ale musimy czasem i dołożyć, czasem i opuścić. Jest tak mnie uczono, że nigdy nie wiadomo, kto z czyjej życzliwości skorzysta. Ja nie mówię to w formie pouczania, ale mówię to w takiej ciepłej formie i myślę, marszałek się uśmiecha, to czyli prezydent i pan wójt. Szkoda, że nie ma jeszcze pana wójta. Wszystkiego najlepszego, zdrowia. I co? I myślę, że ten 23 rok, czy piąty? No i to jak marszałek jest ambitny, prezydent też, to myślę, że 24 już będzie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, panie prezydencie, panie wójcie, ja się bardzo cieszę z podpisania dzisiejszego porozumienia. Tak jak Stanisław powiedział, ponad podziałami, ja co prawda w uroki nie wierzę, niemniej jednak wierzę w to, że w 25 roku spotkamy się, tak jak tutaj były deklaracje, ponad różnicami politycznymi i będziemy ten most otwierać, dlatego że proszę Państwa, no, Ameryki nie odkryłem, budujemy go dla naszych mieszkańców, wszystkich ludzi bez względu na poglądy polityczne i bardzo się cieszę, że do tej inwestycji dojdzie. To jest co prawda pierwszy krok, ale wierzę w to, że będzie tak jak Państwo, przede wszystkim Państwo posłowie, którzy wspieracie obecny rząd, że do niej dojdzie w przyszłości. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Panie marszałku, szanowni państwo parlamentarzyści, myślę, że już padło tyle słów, że każde kolejne należy bardzo ważyć. Mnie z tą budową bardzo wyraźnie skojarzyło się to, co powiedział przed laty profesor Antoni Kępiński, wybitny polski psychiatra, małopolski, bo przecież spędził tutaj w Krakowie szereg lat lecząc i pomagając ludzi.
W jednej ze swoich książek powiedział, kto nie buduje, ten musi burzyć. I te słowa podziękowania należą się panu marszałkowi, że buduje. I nie tylko ten most, ale buduje też relacje i więzi, co nie zawsze jest łatwe, jak pokazują choćby nasze dzisiejsze obrazki. Więc życzę, żeby to budowanie trwało i w sensie samego mostu, i w sensie tego wszystkiego, co powinno nas łączyć we wspólnej pracy dla regionu. Dziękuję. Szanowni Państwo parlamentarzyści, Panie Marszałku, Panie Prezydencie, Panie Wójtowie, koledzy, koleżanki radni. Most kojarzy nam się przede wszystkim z tym, że łączy dwa brzegi. Prawda? I to jest jego największa zaleta. Dzisiaj tak wiele pięknych słów padło tutaj o pracy ponad podziałami, o tym, że ten most również dla Sądecczyzny i nie tylko samego Sącza jest sprawą bardzo ważną i takim zadaniem, które jest olbrzymie, jeżeli chodzi o zakres, o rozmach, ale również takim, który daje szansę na to, żeby mieszkańcom tego regionu żyło się po prostu łatwiej. I to jest najważniejszy cel, który przyświeca samorządom. To jest bardzo ważne, że samorządy każdego szczebla potrafią skupić się na potrzebach mieszkańców, na potrzebach tych najprostszych, czyli stają przed konkretnym zadaniem po to, aby go rozwiązać. I za to myślę, że wszystkim należą się tutaj słowa uznania, bo to, że w końcu po tylu latach doprowadzono do tej inwestycji, to jest zasługa wielu ludzi, którzy po drodze potrafili to wspólne dobro dostrzec. Ja chciałam ze swojej strony, myślę też, że z kolegów radnych, zapewnić pana marszałka o tym, że będziemy wspierać właśnie te wszystkie zadania, które pan marszałek tutaj najpierw zarysowywuje, podejmuje te decyzje odważne, bo mamy tutaj w ciągu ostatnich dni kilka już takich decyzji podjętych z rozmachem, z wizją, z myślą o tym, jaka będzie Małopolska w najbliższych latach, nie tylko w tej kadencji. Także panie marszałku, gratuluję odwagi, gratuluję tego, że możemy patrzeć w przyszłość z dumą, a my wszyscy na wszystkich szczeblach samorządu będziemy pana marszałka wspierać tak, aby mieszkańcy nie żałowali tego, że dokonali takich, a nie innych wyborów, desygnując nas czy na stanowiska radnych, czy też myślę, że i tych wyższych, o których nawet tu nieśmiemy od tego, myślę o warszawskich stanowiskach. Są dumni, bo już to już są kolejne kadencje państwa i to myślę jest najlepszy dowód na to, jak mieszkańcy mówią dziękuję, a mówiąc dziękuję prosi się jeszcze podwójnie, więc te przyszłe lata myślę przed nami i oby one służyły nam wszystkim, mieszkańcom pięknej Małopolski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, według godności urzędów, jak tutaj jesteśmy, padło już wiele słów, dlatego bardzo krótko ze swojej strony. Jako przewodnicząca miasta Nowego Sącza, ale także jako mieszkanka Nowego Sącza, mieszkanka, która się również utożsamia z całym tym regionem. Cieszę się, że jest tak mocne wsparcie rządu Prawa i Sprawiedliwości, premiera Mateusza Morawieckiego dla inwestycji nie tylko w moim mieście, w Nowym Sączu, ale także w całym regionie. Ważne jest, że wszystkie lokalne działania, lokalne inwestycje są wspierane właśnie odgórnie, dlatego że dzięki temu wsparciu, dzięki dodatkowym finansom możemy zbudować więcej dróg, możemy rozwiązać więcej problemów tutaj mieszkańców, którzy w tym regionie mieszkają. Także korzystając z tej okazji, że mamy tutaj parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, że mamy pana senatora, że mamy pana marszałka, jeszcze raz jako mieszkanka Nowego Sącza, mieszkanka tego regionu, jeszcze raz dziękuję za to wsparcie, które otrzymujemy od państwa, bo to dzięki państwa głosom również, że państwo zabiegają o to, aby wzmacniać ten region i żeby te fundusze tutaj, także do tego naszego miasta, od państwa z Warszawy przybywały. Dziękuję bardzo. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejszą obecność w imieniu pana marszałka, gospodarza dzisiejszego spotkania. Chciałbym także zaprosić na poczęstunek do sali obrad. Bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność i prosić przedstawicieli mediów. Zapraszam też do indywidualnych rozmów z naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.